Chrystus w proroctwach część czwarta miał on być potomkiem Abrahama proroctwo pierwsza Mojżeszowa rozdział dwunasty werset trzeci z fragmentem wersetu pierwszego, a pan powiedział do Abrahama także błogosławiącym tobie po błogosławie, a przeklinającego ciebie przeklnę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie plemiona ziemi. Pierwsza Mojżeszowa rozdział osiemnasty, werset osiemnasty. Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród, i przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wypełnienie Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy werset 1. Oto rodowód Jezusa Chrystusa. Syna Dawida, syna Abrahama. Ewangelia Łukasza rozdział 3 wersety od 23 do 34 Jezus, rozpoczynając działalność, miał około 30 lat. Był, jak sądzono, synem Józefa, syna Chelego, syna Matata, syna Lewiego, syna Melchiego, syna Jannaja, syna Józefa, syna Matatiasza syna Amosa, syna Nahuma, syna Hesriego, syna Nagaya, syna Mata, syna Matatiasza, syna Zemeina, syna Josecha, syna Jody, syna Joannana, syna Resy, syna Zorobabela, syna Zalatiela, syna Nariego, syna Melchiego, syna Diego, syna Kosama, syna Elmadama, syna Era, syna Jezusa, syna Eliezera, Syna Jorima, syna Matata, syna Lewiego, syna Symeona, syna Judy, syna Józefa, syna Jonama, syna Eliakima, syna Melei, syna Menne, syna Mataty, syna Natama, syna Dawida, syna Jessego, syna Jobeda, syna Boza, syna Sali, syna Nassona, syna Aminadaba, syna Admina, syna Arniego. Syna Hestroma, syna Faresa, syna Judy, syna Jakuba, syna Izaka, syna Abrahama, syna Tarego, syna Nachora. Dzieje apostolskie rozdział trzeci werset dwudziesty piąty, dla kontekstu od wersetu dwudziestego drugiego, powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie, a każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, który Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama. Błogosławione będą w potomstwie Twoim wszystkie narody ziemi. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.